W poprzednim filmie dodaliśmy do siebie wektory a i b i otrzymaliśmy postać ze składowymi, poziomą i pionową, albo i i j. Gdybyśmy chcieli pokazać te operacje graficznie, to to jest wektor a i do niego dodalibyśmy wektor b. Możemy wyczyścić zbędne oznaczenia. I graficznie suma wektorów a plus b wygląda tak. Dodając wektory w sposób graficzny, zaczepiamy każdy kolejny wektor. Jego początkiem w końcu wektora poprzedniego, tak jak na rysunku. I suma wektorów to wektor zaczynający się w początku pierwszego wektora, czyli wektora a, i kończący się w końcu ostatniego wektora, w tym przypadku wektora b. Spróbujmy zaznaczyć na tym rysunku składowe wektora a plus b. To jest składowa pionowa, ten wektor, a składowa pozioma to ten wektor. Moglibyśmy narysować w odwrotnej kolejności, nie ma to znaczenia, ale rysunek byłby bardziej zagmatwany, tak jest ładniej. Niech wektor A plus B nazywa się C, będzie prościej i szybciej pisać, i chcemy obliczyć moduł wektora C i jego kierunek, najprościej chyba w postaci kąta, jaki tworzy on z dodatnią półosią X. Po kolei narysujmy jeszcze raz wektor C, jego składową poziomą i jego składową pionową. Moduł wektora C możemy obliczyć z twierdzenia Pitagorasa, bo jest to trójkąt prostokątny. kwadrat modułu składowej poziomej wektora C plus kwadrat modułu składowej pionowej równy jest kwadratowi modułu wektora C. Czyli moduł C równy jest pierwiastek kwadratowy z kwadratu tego wyrażenia plus kwadratu tego wyrażenia. No i możemy zapisać teraz to wszystko, podnosić do kwadratu i tak dalej, ale powstanie z tego strasznie skomplikowane wyrażenie. Żeby się nie komplikowało zbytnio, obliczymy wartość przybliżoną modułu. Pierwiastek kwadratowy i podwójny nawias. Pierwszy nawias do pierwiastka, drugi do kwadratów. 3 razy pierwiastek z 3 przez 2 minus pierwiastek kwadratowy z 2. Pierwszy nawias możemy zamknąć. Mamy całe wyrażenie przy i podnosimy je do kwadratu plus 3 drugie plus pierwiastek kwadratowy z dwóch. Mamy zielone wyrażenie przy j i podnosimy je do kwadratu. Zamykamy nawias, w którym jest wszystko to, co pod pierwiastkiem i to się równa i wyszło blisko pi. Pi to 3.141592 i tak dalej. Zapiszmy może w przybliżeniu 3.146. Moduł wektora C wynosi 3,146. I na rysunku mniej więcej tak to wygląda. Wektor A miał długość 3 i wektor C wygląda podobnie. Teraz zastanówmy się nad kierunkiem wektora C. Nazwijmy ten kąt beta, znamy długości wszystkich boków tego trójkąta, trójkąta prostokątnego, ale powiedzmy, że długość przeciwprostokątnej znamy tylko w przybliżeniu i posłuszmy się długościami przyprostokątnych. Jeżeli tak, to skorzystamy z tangensa. Tangens kąta beta równy jest stosunkowi długości przyprostokątnych, przeciwległej do przyległej, czyli tej wartości do tej wartości. W takim razie miara kąta beta to arkus tangens, możemy zapisać jako tangens do potęgi minus pierwszej, jest to funkcja odwrotna do tangensa z całego tego wyrażenia. I znowu zignorujemy wartości dokładne i obliczymy przy pomocy kalkulatora wartość przybliżoną. W postaci dziesiętnej. Arcus tangens, czyli tangens do minus pierwszej. Pamiętajcie, żeby nie mieszać jednostek. Wynik otrzymamy w stopniach, nie w radianach. Zawsze przełączcie się na takie jednostki, które pasują Wam do obliczeń. Arcus tangens, znowu dwa nawiasy: jeden do całości, a drugi do dzielenia, bo najpierw musimy obliczyć sumę w liczniku i w mianowniku. Trzy, drugie plus pierwiastek kwadratowy z dwóch, zamykamy nawias licznikowy podzielone przez nawias dla wyrażenia w mianowniku 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 przez 2 minus pierwiastek kwadratowy z dwóch, zamykamy nawias w mianowniku zamykamy nawias dla arkusa i wynik to 67 stopni i 89 setnych czyli miara kąta beta równa jest w przybliżeniu 67,89 stopnia. I na rysunku znowu wygląda na to, że się zgadza. Ten kąt wygląda mniej więcej na kąt wewnętrzny trójkąta równobocznego, przynajmniej na moje oko, czyli około 60 stopni. Myślę, że jest OK. Obliczyliśmy moduł sumy wektorów i kierunek. W tym przypadku opisany kątem pomiędzy wektorem i dodatnią półosią x. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Zauważcie, że moduł sumy wektorów jest mniejszy niż suma modułów tych wektorów. Moduł wektora A wynosi 3, moduł wektora B wynosi 2. 3 plus 2 to 5, a my otrzymaliśmy 3 z małym kawałkiem. Jedyny przypadek, w którym moduł sumy wektorów jest równy sumie modułów tych wektorów, nie jest mniejszy, jest wtedy, kiedy obydwa te wektory mają identyczne kierunki. Wtedy możemy po prostu dodać ich moduły w sposób czysto arytmetyczny. Jeżeli ich kierunki się różnią, to moduł sumy będzie mniejszy. Porozmawiamy o tym w następnym filmie. A do tego czasu możecie sprawdzić w sieci, co to jest nierówność trójkąta.